Cześć ciekawscy! Wśród rodzin królewskich ze świata nie tylko ta brytyjska wywołuje skandale. I choć oddalamy się od monarchii Elżbiety II, to ta historia jest równie kontrowersyjna i dotyczy relacji między księżniczką Martą Louise a szamanem Durek. Kim jest ta para? Musicie wiedzieć, że ich historia nie jest bajką, mimo że to opowieść o szamanie, który zakochał się w norweskiej księżniczce i który wierzy, że w swoim poprzednim życiu był królem. Poznali się na randce w ciemno, umówieni przez wspólnego przyjaciela. Czy coś w tym nie brzmi znajomo? To tylko lekkie skojarzenie z Sussexami, bowiem w tej historii jest wszystko. Od szamanizmu do utraty życia i wiele innych dramatów. Zatem co dokładnie się wydarzyło i dlaczego ta para wywołuje tyle kontrowersji? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się więcej, ale nie zapomnijcie też o subskrypcji, by nie przegapić ciekawych informacji ze świata gwiazd, które publikujemy dla Was codziennie. Jeśli znacie nasz kanał, to jesteście tutaj, ponieważ kochacie plotki i skandale, a że my uwielbiamy je Wam opowiadać, to dziś mamy dla Was historię szamana, który zakochał się w norweskiej księżniczce. Mężczyzna, o którym mowa, szaman Durek, jest znany z posiadaniu kilku głośnych klientów, takich jak Chris Pine, Selma Blair, Rosario Dawson i, to pewnie Was nie zdziwi, Gwyneth Paltrow. Ale w tym miejscu można właściwie uznać, że księżniczka Martha Louise, tak, prawdziwa księżniczka, może być najistotniejszą osobowością w jego kręgu. Zresztą to właśnie w niej szaman się zakochał. Księżniczka jest czwartą w kolejce do tronu Norwegii i pierworodną króla Haralda i królowej Soni. Teraz niektórzy z Was mogą unieść brwi i pomyśleć, dlaczego nie jest pierwsza w kolejce? Cóż, to wszystko przez jej młodszego brata, bowiem w tamtejszej monarchii mężczyźni mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o linię sukcesji, a po nim jest jego dwoje dzieci. Martha Louise, 15 lat, była mężatką, ale rozwiodła się w 2017 roku, wywołując mały skandal, gdyż był to pierwszy rozwód w historii norweskiej rodziny królewskiej. Para doczekała się trójki dzieci. Ostatnio, zdaje się, córka monarchy znudziła się samotnością i zdecydowała, że jej życie nie jest wystarczająco pełne bez partnera, więc w końcu jej przyjacielowi udało się umówić ją na randkę w ciemno i tak poznała miłość od pierwszego wejrzenia. W tym miejscu musimy jeszcze dodać, że księżniczka latami kryła również swoją duchowość przed swoim ludem, bojąc się, że nie zostanie zaakceptowane to, że rozmawia z aniołami. Martha Ludwika nie czuła absolutnego obowiązku związanego z rodziną królewską i chociaż kochała swój tytuł i oczywiście bliskich, uważała się za wolnego ducha. Jak mówiliśmy, została wyprzedzona w linii sukcesji przez swojego brata, ponieważ to mężczyźni mają pierwszeństwo w dziedziczeniu, więc tak naprawdę jej narodziny spowodowały trochę niepokoju w rodzinie królewskiej, kiedy okazało się, że na świat jako pierwsza w rodzinie przyszła dziewczynka. Choć jej życie jako młodej kobiety można określić jako wypełnione, było też bardzo samotne. Miała bliskie przyjaźnie, głównie z nianiami i ludźmi, którzy pracowali dla jej rodziny. Wtedy też dowiedziała się o duchowości, którą Norwegowie uważali za rzadkość, ale podobnie jak w innych monarchiach na całym świecie, prasa dokumentowała każdy jej krok. W 2002 roku poślubiła nieżyjącego już norweskiego pisarza Ariego Bena. W 2007 chciała spróbować swoich sił w biznesie i skupić się na czymś, co ją naprawdę pasjonowało, dlatego otworzyła szkołę aniołów. Tak, ciekawcy, dobrze słyszeliście. Jej szkoła aniołów uczyła ludzi jasnowidzenia, uzdrawiania i komunikowania się z aniołami i zmarłymi. Jak możecie sobie wyobrazić, została zmiażdżona przez prasę. Niektórzy ludzie nawet chcieli, by została ekskomunikowana z kościoła. Doszło nawet do tego, że niektórzy Norwegowie chcieli, aby została odsunięta od rodziny królewskiej i oczywiście od jej dworskich obowiązków. Martha i Ben rozwiedli się w 2017 roku, a rok później księżniczka zamknęła szkołę i znów poczuła się zagubiona. I to prowadzi nas do dnia, kiedy księżniczka znalazła się na Airbnb w Los Angeles, pukając do drzwi szamana, a gdy się spotkali, wiedzieli, że w jakiś sposób doskonale się znają i że ich przeznaczeniem było poznanie się, że los tak chciał, zanim jeszcze się urodzili. Jeśli chodzi o życie jej nowego partnera, to wiąże się ono z pewnymi tragediami i przeżyciami duchowymi, bo jak Durek powiedział w wywiadzie, w wieku 28 lat zmarł. Rozmawiając z Vanity Fair, wyznał, że poczuł ducha swojej babci, który kazał mu odpuścić i dodał, że umysł zabrał go z powrotem do łona matki i że przeżywał na nowo każdą chwilę swojego życia i ponownie spotkał każdą osobę, którą kiedykolwiek poznał. Przez 4 minuty nie dawał żadnych oznak życia, a po reanimacji przez lekarzy pozostawał w śpiączce przez 2 miesiące. Później wyzdrowiał całkowicie i jego kariera nabrała rozpędu. Wydał książkę, która wyjaśniała, że duchy przemówiły do niego, mówiąc, że aby w pełni się wznieść, powinien zacząć myśleć swoją ekspansywną duszą, a nie ograniczonym mózgiem. Co więcej, trenował szamanizm rdzennych Amerykanów z plemionami Lakota i Cherokee, a także szamanizm haitański, nigeryjski, hawajski. To nie wszystko, studiował także mistyczne tradycje kubańskiego Babalawo i afrykańskiego Kuby. Szkolił się w judaizmie i kabale z rabinami w Izraelu, sufizmie w Turcji i oczywiście chrześcijaństwie w Europie.
W 2013 roku zmienił nazwisko z Derek na Durek, ponieważ według niego miało to odzwierciedlać jego niemieckie pochodzenie, chociaż w rzeczywistości ma korzenie afrokreolskie i zachodnioindyjsko-norweskie. I tak według pary, kiedy się spotkali i gdy szaman zobaczył księżniczkę, rzekomo otworzył wszystkie części jej duchowości i dał jej siłę do poszerzenia zmysłu samej siebie, a jak Marta Ludwika przyznała w kilku wywiadach, otworzył również jej zmysł miłości. Tymczasem związek księżniczki z szamanem wywołał też inne dyskusje, które na chwilę przenoszą nas z powrotem do jej byłego męża. Według doniesień Ari Ben od dziecka cierpiał na depresję i czasami był określany najbardziej kontrowersyjnym królewskim małżonkiem. Już wyjaśniamy dlaczego. Tydzień przed ślubem swoim i Marty pisarz pojawił się nagi na okładce magazynu. W ogóle nadużywał nielegalnych substancji, a w kilku wywiadach powiedział, że jego małżeństwo jest związkiem otwartym. Były też spekulacje, że jego śmierć była częścią spisku, a w swoich pamiętnikach opowiadał o tym, że matka księżniczki mogłaby odebrać mu życie. Natomiast po tym, jak Behn sam odebrał sobie życie, księżniczka Marta Louise ujawniła, że to ją obwiniano za tragedię byłego męża i że to właśnie w tym momencie odkryła, jak, cytujemy, rasistowscy są Norwegowie. W głośnym wywiadzie dla Vanity Fair 49-latka potwierdziła swój kryzys egzystencjalny związany z odejściem byłego męża, z którym dzieliła córki, 25-letnią Maud Angelikę, 26-letnią Leo Isadore i 27-letnią Emma Talula. Wspominając ten dzień, opowiadała o tym, jak odwiedziły jej rodzinę w Norwegii i wróciły do domu z kościoła po porannym bożonarodzeniowym nabożeństwie, na które zaprosił je król, kiedy usłyszały w wiadomościach o tragedii. Księżniczka przyznała, cytujemy, mówili, że to moja wina i wina Dureka, że gdyby nie Durek, to by się nie stało. Miałam szczęście mieć wsparcie Dureka, mojej rodziny i przyjaciół, ale dookoła i tak była pustka. Nagle zostałam samotnym rodzicem, co jest czymś zupełnie innym i był oczywiście żal, złość, użalanie się nad sobą, smutek z powodu tego, że nigdy więcej go nie zobaczę. To druzgocące. Wraz z kolejnymi doniesieniami mediów i ocenami opinii publicznej, Marta Ludwika podkreśliła, że, cytujemy, norweska supremacja białych wpłynęła na jej relacje z chłopakiem i że choć rodzina wspiera jej związek z szamanem, to para i tak planuje przenieść się do Stanów Zjednoczonych. I to w tym miejscu niektórzy dostrzegli podobieństwo między nimi a Sussexami, którzy również mówili, że to rasizm zmusił ich do opuszczenia rodziny królewskiej. Czy wam też te sytuacje wydają się podobne? Jak widzicie, ciekawcy, inne rodziny królewskie mają nie mniej dramatów, co członkowie brytyjskiej monarchii. Powiedzcie, co sądzicie o publicznym oskarżeniu, że księżniczka i jej chłopak są w jakiś sposób odpowiedzialni za odejście jej byłego męża? Czy uważacie, że ta para jest tak kontrowersyjna, jak postrzega ją opinia publiczna? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo ciekawe filmy publikujemy dla Was każdego dnia. Do usłyszenia, cześć!